Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej oczywiście, a moim gościem jest pani adwokat Anisa Gnacikowska i będziemy rozmawiać o nierzadkich sporach dotyczących podziału majątku dorobkowego, który następuje czasem przed rozwodem, czasem przy rozwodzie, a na szczęście i najostrzej później po rozwodzie. Zapraszam Państwa. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry, witam. Samo życie. Bo nie dość, że się rozwodzą, to najczęściej majątek nie zostanie do końca podzielony albo w ogóle nie zostaje podzielony i później, nawet sobie w jednym tytule poniekąd zażartowałem, trudniej, łatwiej się rozwieść z małżonkiem niż z majątkiem. Ale pretekstem do naszej rozmowy i okazją jest poważna uchwała, jak się wydaje, Sądu Najwyższego Poszerzonego Składu, którą jeden z sądów zapytał, bo te sprawy dość często występują w sądach, jak traktować hipotekę, czyli dług na nieruchomości, a nie trzeba tłumaczyć naszym słuchaczom, że nieruchomości to lwia część zwykle majątku. Jak traktować przy tym podziale, bo do tej pory sądy jakby udawały, że tej hipoteki nie ma. I później ludzie rozwiedzeni zostawali z tym problemem. No i od razu powiem, żeby już pani mecenas tego nie musiała mówić. SN powiedział, chyba trochę uciekł częściowo od pytania, a częściowo owszem rozstrzygnął. Jeżeli zostaje wam hipoteka po rozwodzie i któryś z małżonków ją spłaci, no to może wytoczyć sprawę, czyli kolejną sprawę sądową o podział tego, o rozliczenie się z tego długu. Jak pani mecenas jako praktyk patrzy na to rozstrzygnięcie? Pomoże ona rozwodzącym się, czy nie pomoże? Panie redaktorze, bardzo dobrze pan uchwycił to, że sąd jednak uniknął definitywnej odpowiedzi. To orzeczenie jest bardzo dobre, bo rozwiązuje wątpliwości, jakie powstawały na tym tle, ponieważ wszystkie sprawy działowe mają definitywnie kończyć wszystkie rozliczenia między stronami. Tak jest w kodeksie napisane. Tak jest w kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast w przypadku kredytu nie jest możliwe definitywne rozwiązanie, bo wchodzi w grę trzeci podmiot, czyli bank. Bez tego banku, który nie bierze udziału w postępowaniu, trudno jest orzekać o tym, które z małżonków ma płacić kredyt, tego nie można, a także nie można specjalnie odliczać od wartości mieszkania, nieruchomości tego kredytu, który zostaje do spłaty. Więc to orzeczenie poszerzonego składu daje nam pewność, że pomimo tego, że dzielimy majątek, pozostaje hipoteka, którą trzeba spłacać, to ten małżonek, który wyłącznie spłaca ten kredyt, pomimo tego, że muszą oboje, ale to jest odpowiedzialność solidarna, wystarczy, że jeden. I zwykle ten małżonek, który zostaje z nieruchomością, płaci ten kredyt, może żądać zwrotu. Jak nie ma pieniędzy, to bank pewnie nie daruje drugiemu. Drugiemu nie daruje. Wtedy oboje małżonkowie, byli małżonkowie, są zobowiązani do zapłaty, ale najczęściej wobec banku, ale dużo więcej ryzykuje ten, który ma nieruchomość, od tego, który nie ma nieruchomości, więc najczęściej to ten, który ma nieruchomość, płaci. Czyli jeżeli przestaje płacić, zwykle bank może się zwrócić też do drugiego. Znaczy powiedziała pani, że ryzykuje więcej, no ale ma przynajmniej to mieszkanie, bo to zwykle o to chodzi. To tak? Czym ryzykuje? Że mu zabiorą? Zabiorą. Egzekucja? Egzekucja z hipoteki, z nieruchomości. A nie jest tak, bo pani jest praktykiem, że banki w pierwszej kolejności sięgają do pensji, do konta, do banki, osobistych majątków. Banki w pierwszej kolejności, jak każdy wierzyciel, sięgają do tego, co najłatwiej jest ściągnąć. No to myślę. A najłatwiej jest ściągnąć z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, jeżeli są oszczędności. Zwykle egzekucja z nieruchomości wiąże się z bardzo długim i żmudnym postępowaniem. Ale jest pewniejsza, bo nieruchomość nie ucieknie, nie wyjedzie za granicę. Dlatego mamy zabezpieczenia kredytów hipoteką. A jak do tej pory w praktyce, trochę o tym już powiedziałem, ale rozwiązywano te problemy? No przychodzą do pani małżonkowie, no jeden małżonek, bo drugi musi pójść do kogoś innego, do pana, pani kolegi czy koleżanki, zwykle to tak bywa.
No i myślicie, jak tu ich z tego zapętlenia wyrwać? Po pierwsze, najlepszym sposobem jest porozumienie, czyli ugoda. No ale jeżeli... jak ona ma wyglądać? Już mówię. Zwykle prawie. Ten małżonek, który przejmuje nieruchomość, spłaca małżonka, byłego małżonka, który nie bierze tej nieruchomości, z wartości tak zwanej czynnej, czyli po odliczeniu długu. Małżonek, który dostaje nieruchomość, przejmuje dług nawet bez zgody banku, bo często banki wolą mieć dwóch dłużników, a nie jednego. No to jest wygodne, zgadzają się na taki ruch. Czasem się zgadzają, jeżeli rzeczywiście zdolność kredytowa tego małżonka, który zabiera mieszkanie czy dom, jest wysoka. Zwykle zgadzają się. W każdej innej sytuacji nie zgadzają się i ten małżonek, który bierze nieruchomość, zwykle przejmuje dług, czyli odpowiada w stosunku do drugiego małżonka, że bank nie będzie do niego, od niego dochodził żadnych roszczeń z tytułu kredytu. Ale czy to bank honoruje? Bank nie musi tego honorować, ale gdyby była taka sytuacja, żeby był niespłacony kredyt i ten małżonek, który nie dostał mieszkania, byłby odpowiedzialny i musiał cokolwiek spłacić, to całą tą kwotę może dochodzić z powrotem od drugiego. No to teraz nam sąd to powiedział wyraźnie, możesz dochodzić, jak spłaciłeś, ma dodatkowe podstawę prawną, no to jest jakiś plusik. Gorzej jest wtedy, kiedy strony nie mają możliwości spłaty albo rozliczenia w taki sposób, wtedy albo się postanawia, żeby dłużej być współwłasności tej nieruchomości i na przykład ją wynająć i z wynajmu spłacać kredyt, albo sprzedają, ale to rozwiązanie jest najlepsze wtedy, kiedy jeszcze coś zostaje, ale często w przypadku kredytów frankowych jest wyższa wartość kredytu niż nieruchomości, która została za niego zakupiona, w związku z tym nie opłaca się sprzedawać. Ujemna wartość nieruchomości. Tak. Ale wracając do tej lepszej sytuacji, że jednak coś ta nieruchomość jest warta, mogą wynajmować, to wygląda mi to tak, że się rozwiedli i zapomnieli, no chyba, że są dzieci, to wtedy dochodzą inne elementy, prawda? No ale są wspólnikami w biznesie polegającym na wynajmie mieszkania. Ja zawsze mówię, że kredyt silniej łączy małżonków niż związek małżeński, bo związek małżeński sąd może rozwiązać, kredytu niestety nie. No teoretycznie, gdyby ustawodawca, ale nie chcę za bardzo wchodzić w jakieś teoretyzowanie, można by sobie jakoś wyobrazić jakąś ingerencję ustawodawcy, jeśli sentu ingeruje dość wyraźnie, jak postępować w tych sprawach, może i ustawodawca by coś wymyślił. Generalnie sytuacja, w której ludzie w konflikcie zwracają się do sądu i nie mają satysfakcjonującego rozwiązania, w którym rozstają się i nie mają już żadnych roszczeń, nie jest dobrą, bo to jest zaprzeczenie prawa do sądu. Człowiek zwraca się do sądu po to, żeby rozwiązał problem. A tu, w tej sytuacji, trochę nie ma pomysłu na rozwiązanie problemów kredytowych. Wych na tej linii byli małżonkowie, bank, bo tutaj jest jeszcze trzeci podmiot, którym jest bank, który tak samo ma swoje prawa. Mam nadzieję, że ustawodawca się nad tym pochyli, bo moim zdaniem na poziomie wykładni i orzecznictwa Sądu Najwyższego trochę trudno będzie znaleźć rozwiązanie. Zgadza się. Wydaje się, że to zbyt poważna sprawa, żeby o tym decydował nawet Sąd Najwyższy w uchwale, prawda? Dokładnie. Pani mecenas, mieliśmy w tym tygodniu wysyp spraw takich okołorozwodowych, bo a dokładniej nawet o podział majątku. Ta była taka trochę teoretyczna, ale oczywiście zapadła na tyle konkretnych spraw, ale byłem na innej sprawie, którą opiszę dzisiaj. Mianowicie Sąd Najwyższy, dzieląc majątek, tam kluczową kwestią sporną, właściwie jedyną, było pijaństwo, używam słowa z tej rozprawy, męża. To był długi związek, prawie 30 lat. On sięgał najwyraźniej do tego kieliszka, to poza sporem. Były z tego powodu różne ociągania się w tym biznesie i tak dalej, ale generalnie dobrze im to prosperowało, przez te lata zgromadzili spory majątek, no i tak, niższa instancja mówi tak, piłeś, nie wiemy ile piłeś dość regularnie i dość długo, nie wiemy dokładnie o ile majątek z tego powodu ten dorobkowy był niższy,
no ale zmniejszymy ci udział, dostaniesz nie połowę, tylko 40%, a żona dostanie 60%, a Sąd Najwyższy mówi, nie, nie, spokojnie, to, że pił, to nie wystarczy, to trzeba wykazać konkretnie, no, prawie matematycznie, że rzeczywiście z tego powodu był uszczerbek w majątku, po drugie istotny, duży, nie jakiś tam ułamkowy, nieduży i jeszcze nie wszystko, że on rzeczywiście rażąco zaniedbywał rodzinę. No, SN tutaj pokazał bardzo ludzką, no patrząc ze strony mężczyzny, tego małżonka, twarz. W tej sytuacji, w tej sprawie było opisywane, że pan był silniejszą stroną ekonomicznie, bo to jego staraniem głównie majątek powstał. Pan był bardzo pracowity, pracując kilkanaście godzin dziennie. Żona temu zaprzeczała, ale sąd tak uwierzył. Sąd tak uwierzył i takie przyjął założenia. Generalnie alkoholizm, zaniedbywanie obowiązków ma przełożenie na zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, ale także i zawodowych. I mogą być sytuacje, w których ewidentnie będzie dysproporcja, ponieważ ten małżonek dotknięty chorobą alkoholową nie będzie w stanie... No, czy to była choroba, tego nie wiemy. Alkoholizmem. Tak. Dotknięty alkoholizmem, nadużywający alkoholu, będzie miał mniejsze możliwości zarobkowe i to będzie widać w dysproporcji między zarobkami i tym wkładem małżonków. Jeżeli nie ma tego wkładu, to trochę trudno sobie wyobrazić sytuację, w której będziemy liczyć, ile by było majątku, gdyby nie było problemów z alkoholem. Nie było też zapewne w tej sprawie takiej sytuacji, w której ewidentnie wynikałoby, że pan coś zniszczył, czy coś uszczuplił majątek. No bo podstawą do ustalenia nierównych udziałów, tak jak w tej sprawie, jest dysproporcja w przyczynianiu się albo trwonienie majątku. Jeżeli nie mamy namacalnych dowodów na to, że negatywne moralnie zachowania powodowały te różnice ekonomiczne, no to nie ma podstaw do tego, żeby ustalać nierówne udziały. Drobne wpadki małżonka nie pozbawiają go połówki po rozwodzie, prawda? Wygląda z tego. A pani mecenas, tu mówiliśmy o pijaństwie, a przecież ludzie mają różne podobne czy niepodobne przywary, które mogą wpłynąć na ich wydajność, na ich wnoszenie wkładów w sprawy rodzinne. No, że już nie mówię nawet o narkotykach, no ale powiedzmy hazard często się podaje, czy mężczyzna wydaje, mówiąc elegancko, na życie towarzyskie bez udziału żony zbyt duże pieniądze. Pojawiają się takie kwestie w sprawach... Oczywiście pan redaktor przytoczył najczęściej spotykane te okoliczności... Która częstsza? Kobiety czy hazard? Chyba hazard. Hazard, tak? Alkohol, narkotyki, to są te sytuacje. Czasem się pojawiają, teraz już coraz mniej w związku z pozycją gospodarczą naszą, ale też były zarzuty gry na giełdzie. Bardzo często, kiedy... Takie ryzykowne. Ryzykowne zagrania. Chciał zarobić. Chciał zarobić. Jeżeli zarabiał, to było wszystko dobrze, ale jak stracił, to było to podnoszone w podziale majątku. Często przy tym ustalaniu nie bierze się pod uwagę, że pewne działalności wiążą się z podjęciem ryzyka gospodarczego, tylko tak jak gra na giełdzie. Jeżeli jest ale ryzyko dobrze, może być, jak mówią maklerzy, nieduże, średnie to i już duże, kwestia, prawda? To już jest kwestia oceny. Na które może sobie mąż pozwolić? Chyba, w pani ocenie? Chyba indywidualnie. Znaczy powiem tak, z każdym ryzykiem wiąże się zysk. Jeżeli strony obie decydują się na to, zwykle to nie jest bez wiedzy małżonka. I też są sytuacje, w których małżonkowie nie chcą ponosić ryzyka gospodarczego czy ryzyka gry na giełdzie i wtedy proszą o rozdzielność i podział majątku. I też zdarzają się takie sytuacje, w których w związku z działalnością gospodarczą ryzykowną małżonka strony decydują się mieć rozdzielność. A nie można uzyskać na papierze najlepiej zgody małżonka na ryzykowną? Można. Oczywiście.
Najczęściej, ale jak się partycypuje w zyskach, to powinno się też ponosić ryzyko kosztów. Dziękuję pani mecenas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa przyczyni się, pomoże nie tylko rozwodzącym się, czy już tym po rozwodzie, ale zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie mają problemu. I oby nie mieli, tak, ale przezornego Pan Bóg strzeże. Może im się to przyda. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Moim gościem była pani adwokat Anisa Gnacikowska z warszawskiej Palestry. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejną rozmowę.